Drogowskazy. Witam w kolejnych drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i zapraszam do słuchania. W dalszym ciągu pozdrawiam Was z naszego radiowego, ale wirtualnego studia i po raz kolejny zapraszam do podróży. Niedalekiej, ale za to podwójnej, bo chciałabym, żebyśmy przenieśli się na ulice polskich miast, miasteczek i wsi, a do tego cofnęli odrobinę w czasie. 15 listopada, konferencja prasowa liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Klementyna Suchanow mówi o fali represji i nowych rozkazach dla policji. Zapewnia też, że nikt, kto odczuł ich skutki, nie zostanie sam. I o tym dzisiaj chciałabym porozmawiać, a dokładnie o roli policji w trwających od października protestach, o tym, jak zmienia się wizerunek funkcjonariuszy, no i oczywiście, jakie mogą być tego dalsze skutki. Zrozumieć to, co się dzieje, pomoże mi, a mam nadzieję nam wszystkim, dr Krzysztof Lidel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Witam serdecznie. Panie doktorze, to moja propozycja jest taka, żebyśmy cofnęli się w czasie jeszcze bardziej. Końcówka października, pierwsze spontaniczne protesty. Wtedy wrażenie, i to chyba nie tylko moje, ale ogólne, było takie, że policja osłaniała manifestujących i dbała o to, żeby w tłumie było bezpiecznie. Rzeczywiście, ja miałem bardzo podobne wrażenie. Te pierwsze demonstracje, pierwszy taki spontaniczny mechanizm, który się zrodził wśród kobiet na terenie Warszawy, wyglądał tak, jakbyśmy mieli do czynienia rzeczywiście z takim oddolnym ruchem, z takim bardzo spontanicznym mechanizmem. Policja, która znalazła się w tym miejscu, przede wszystkim skupiła się na tym, aby zapewnić ład i porządek publiczny w trakcie tego protestu, przemarszu, obojętnie jakbyśmy tego nie nazwali, nie było chyba specjalnej dyskusji czy dywagacji na temat tego, czy to, z czym mamy do czynienia, jest legalne, nielegalne. Kwestia tej narracji, czy takiego ewentualnego zastanawiania się nad tym, by pojawił się dużo później, w momencie, kiedy tak naprawdę okazało się, że mamy do czynienia z czymś naprawdę poważnym z punktu widzenia takiego dźwięku politycznego. I to było widać od samego początku. Natomiast rzeczywiście te pierwsze protesty kobiet, one miały charakter po pierwsze stricte pokojowy, przypominały w niektórych momentach happening. Policja nie specjalnie interweniowała w kontekście samego przebiegu tego zgromadzenia, natomiast rzeczywiście skupiła się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa kobietom, które brały udział w tym proteście. Policja tłumaczyła, że zaczęła odnosić się do protestujących inaczej tym, że jest pandemia, a zgromadzenie jest nielegalne. No ale tak samo było w październiku, kiedy, tak jak mówiliśmy, policjanci bardziej manifestujących osłaniali. Tak, i powiem szczerze, że dzisiaj, kiedy ja słyszę głównie z ust polityków o tym, że mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem, to trzeba pamiętać, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że rzeczywiście te przepisy covidowe są na tyle sformułowane precyzyjnie i na tyle mają moc prawną, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, a to jest dalej cały czas teoria, bo wiemy, że prawnicy zarówno strajku kobiet, jak i drugiej rządowej strony cały czas prowadzą spór co do tego, na ile ten akt prawny w postaci rozporządzenia jest wystarczający do tego, żeby ograniczyć prawo do zgromadzeń, które jest prawem konstytucyjnym, uregulowanym czy rozszerzonym konstytucyjnie. Natomiast wydaje mi się, że bardzo takim istotnym elementem jest to, że od samego początku zastanawialiśmy się o tym, czy jest to nielegalne zgromadzenie, czy nie jest. Natomiast zapominaliśmy o tym, że tak naprawdę działania ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, one miałyby sens w przypadku takiej nielegalności, w teorii oczywiście, tego typu zgromadzeń, kiedy udałoby się prewencyjnie nie dopuścić do tego zgromadzenia. Natomiast w momencie, kiedy już do niego doszło, nie udało się policji czy innym służbom zadziałać tutaj prewencyjnie, no to tak naprawdę, no nie chcę sprowadzać tego do kolokwialnego stwierdzenia, już tutaj, że tak powiem, zupa się wylała i należało głównie skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego tym osobom, które się tam zgromadziły i to zgromadzenie trwało. W innym przypadku, no mamy do czynienia z takimi działaniami, które nie do końca mają sens z punktu widzenia tego, od czego są takie służby jak policja. Czyli potwierdza się, że wyjściem kobiet na ulicę wszyscy byli zaskoczeni i nikt nie był na to przygotowany, nikt nie miał na to procedur, sposobów, no łącznie z policją. Ja myślę, że bardzo dobrym dowodem na to, że rzeczywiście mamy problem z punktu widzenia tego, że wszyscy łącznie z policją jesteśmy zaskoczeni nie tylko skalą, ale rodzajem tego zgromadzenia, jest to, że dzisiaj z kolei słyszymy o tym, że komendant główny zarządza dyskusję, czy powołuje zespół do tego, żeby zastanowić się nad działaniem służb prewencyjnych, na
nad procedurami co do tego typu zgromadzeń, bo one rzeczywiście mają inny charakter niż ten, do którego byli przyzwyczajeni policjanci do tej pory. Bardzo często te zgromadzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, po pierwsze miały charakter legalny, bo ktoś wyraził na nie zgodę. Policja głównie zabezpieczała ład i porządek publiczny i raczej dbała o to, żeby postronni ludzie byli bezpieczni, czuli się bezpiecznie. Natomiast taka sytuacja, kiedy mają do czynienia z jednej strony z pokojowo nastawionym zgromadzeniem, spokojowo nastawionymi uczestnikami tego zgromadzenia, z drugiej strony ktoś im mówi, to jest nielegalne, trzeba coś z tym zrobić, to rzeczywiście w mojej ocenie jest zupełnie nowy mechanizm i to, że dzisiaj dyskutujemy w ogóle o tym, jak policja się zachowała, czy dobrze, czy źle, to wynika w dużej mierze z tego, że policja do tej pory nie miała do czynienia z tego typu zgromadzeniami, nie miała do czynienia z tego typu sytuacją i być może nie ma tak naprawdę wypracowanych procedur takich gotowych. Trzeba pamiętać, to mówię jako były policjant, policjanci bardzo często bazują na doświadczeniu, czyli na tych sytuacjach, które już były, na procedurach, które już kiedyś wypracowano, których się nauczono, podczas szkolenia przekazano tym funkcjonariuszom, zarówno tym dowodzącym, jak i tym, którzy brali udział w tym zabezpieczeniu. Natomiast dużo trudniej reagować na sytuacje, które są nowe, które są nieoczekiwane, na dodatek wymagają pewnej kreatywności. To jednak w strukturach hierarchicznych jest duży problem i wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to jest właśnie to, te decyzje komendanta głównego o tym, że trzeba dokonać określonych zmian w pionie prewencji czy też zabezpieczaniu tego typu imprez. Teraz troszkę zaryzykuję, bo wydaje mi się, że przełomowym momentem, jeśli chodzi o zachowanie policji, był Marsz Niepodległości. No nie czarujmy się, nie wszyscy uczestnicy byli nastawieni pokojowo i jak pamiętamy, niektórzy dość wprost poszukiwali konfrontacji. No i mam wrażenie, że właśnie wtedy, podobnie zresztą sugerowały panie ze Strajku Kobiet, policja dostała rozkazy, by działać dużo bardziej stanowczo i to wobec wszystkich zgromadzeń bez wyjątku. To, co się działo 11 listopada, to było po pierwsze zgromadzenie nielegalne i tutaj nie mamy wątpliwości co do różnego rodzaju dywagacji prawnych, bo wiemy o tym, że organizatorzy zwrócili się o taką zgodę po pierwsze do prezydenta Warszawy, który im odmówił, potem tą decyzję podtrzymał sąd. W związku z powyższym tutaj jakby w majestacie prawa od samego początku to zgromadzenie miało charakter nielegalny, co do tego wątpliwości nie mamy. Wiemy również, i to jest oczywiste i wynika również z tego, co mówi sama policja, że policjanci od samego początku mieli informacje operacyjne świadczące o tym, że wśród osób, które przyjadą do Warszawy tego dnia, będą takie osoby, które będą nastawione konfrontacyjnie, będą chciały doprowadzić do eskalacji jakichś takich nieporozumień czy przysłowiowych zadym. I całość zabezpieczenia wynikała po pierwsze z tego, że było oczywiste i nie budziło wątpliwości to, że zgromadzenie jest nielegalne. Po drugie, że z tych informacji operacyjnych, które posiadała policja, mogło tam dojść do użycia siły i agresji. I od samego początku to zabezpieczenie było szykowane właśnie pod kątem tej konfrontacji. Rzeczywiście tak się stało. To policjanci musieli podejmować tam interwencje. Doszło do agresywnych zachowań w różnych miejscach Warszawy. Wszystko to widzieliśmy, obserwowaliśmy na monitorach telewizorów, więc pewnie nie wymaga specjalnego komentarza. Natomiast to, czy akurat wydarzenia z 11 listopada to było to, co z kolei, jeżeli chodzi o przełożonych policjantów, mam tu na myśli ministra spraw wewnętrznych, czy jego zastępców, to jest to, co spowodowało, że zapadła decyzja na szczeblu politycznym, że teraz zupełnie inaczej traktujemy te wszystkie zgromadzenia, dużo ostrzej, głównie akcentujemy to, że one są nielegalne, będziemy starali się do nich nie dopuścić i tak dalej. Tego nie wiem, czy takie decyzje zapadły. Wszystko to, co wiemy, to raczej są różnego rodzaju przecieki medialne, tego typu informacje. Natomiast rzeczywiście w zasadzie od tego zgromadzenia to zabezpieczenie wygląda zupełnie inaczej. To ono ma charakter bardziej taki konfrontacyjny, prawda, bardziej obliczony na to, żeby nie dopuścić do takiego zgromadzenia. Cały czas ze strony policji i polityków akcentowana jest nielegalność tego zgromadzenia, z którym z kolei nie godzą się organizatorki i uczestnicy tych zgromadzeń i w konsekwencji mamy do czynienia z tym, co mamy i co obserwujemy na ulicach Warszawy. No to idźmy za kalendarzem dalej. Jest środa, 18 listopada. Przed siedzibą telewizji publicznej dochodzi do zamieszek. Okazuje się, że w tłumie protestujących byli funkcjonariusze w cywilu, którzy użyli pałek teleskopowych i gazu łzawiącego. Rzecznik stołecznej policji stwierdził, że ich obecność nie była niczym nadzwyczajnym, a ze środków przymusu bezpośredniego skorzystali, bo tłum był agresywny. No i jak to jest? Ja jakby zgadzam się z tą częścią wypowiedzi rzecznika oraz tym stanowiskiem Komendy Stołecznej Policji, która dotyczy tego, że udział
pracowników operacyjnych czy policjantów operacyjnych, czyli po cywilnemu w tłumie podczas różnego rodzaju zgromadzeń jest czymś naturalnym, jest to element taktyki, zawsze to było stosowane, jest i pewnie w przyszłości będzie. Rola tych policjantów sprowadza się przede wszystkim do dostarczania konkretnych informacji dowodzącym operacją po to, żeby oni mogli dyslokować te siły mundurowe, czyli tak zwane pododdziały zwarte, które biorą udział w zabezpieczeniu tego typu zgromadzeń oraz mają podejmować interwencje wtedy, kiedy dochodzi do łamania prawa, czyli kiedy jest popełniane przestępstwo, kiedy są popełniane wykroczenia, kiedy mamy do czynienia w tłumie, w tym zgromadzeniu z osobami, które zachowują się agresywnie i trzeba podjąć działania natury operacyjnej. W tym konkretnym przypadku, o którym rozmawiamy, problem polega przede wszystkim na tym, że ci policjanci, którzy byli po cywilnemu i mieli wykonywać działania o charakterze operacyjnym, do czego jest potrzebne to cywilne ubranie, to żeby się wtopić w tłum, żeby móc reagować w taki sposób, żeby być nierozpoznawalnym, tak naprawdę na pewnym etapie weszli w rolę pododdziału zwartego. Zaczęli używać środków przymusu bezpośredniego, zaczęli konfrontować się z tłumem. Nie na tym polega ich rola. To są policjanci, którzy mają reagować na indywidualne zachowania poszczególnych osób, które łamią prawo, popełniają przestępstwo, zachowują się agresywnie, muszą robić to w taki sposób, żeby wyglądało to na działania o charakterze operacyjnym, a nie na tym, że cywilni policjanci używają środków przymusu bezpośredniego w zasadzie razem ze swoimi kolegami, którzy są wyposażeni od stóp do głów, prawda, i wchodzą w skład pododdziału zwarty, bo nie taka jest ich rola. Tutaj potrzeba trochę dużo więcej finezji, trochę więcej takiego pomyślunku, żeby te działania były skuteczne, szybkie, nie prowadziły do konfrontacji, żeby nie skalowały agresji, zagrożenia w samym tłumie i to się na pewno policjantom operacyjnym, którzy brali tam udział, nie udało. Nie na tym polegała ich rola i myślę, że to był taki podstawowy błąd z punktu widzenia tych, którzy funkcjonowali tam w tłumie i prowadzili te działania. Natomiast oczywiście wymaga jeszcze dyskusji, zastanowienia, jak to wyglądało z punktu widzenia poleceń czy też rozkazów, które otrzymali. Przyznaję, że ostatnie pół roku nauczyło mnie pewnego dystansu do różnego rodzaju nagrań, które mają rozwiewać wszelkie wątpliwości. No ale nie ukrywam, że kiedy obejrzałam filmiki, na których widziałam, jak mężczyzna w tłumie wyciąga pałkę i z całej siły, no bo tak to muszę powiedzieć, uderza człowieka, który idzie obok, to ja miałam gęsią skórkę i wierzyć mi się nie chce, że to jest normalne, rutynowe działanie. Każdy taki indywidualny przypadek, on powinien być odpowiednio analizowany i oceniany przez tych, którzy zajmują się kontrolą i nadzorem w policji, czy też w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nad działaniem policji. Dlatego, że każdy obywatel, wobec którego użyto środka przymusu bezpośredniego, po pierwsze ma prawo to zaskarżyć, po pierwsze może wymagać określonych wyjaśnień, natomiast policjanci muszą działać zgodnie z określonymi regułami. Tutaj podstawową regułą to jest przede wszystkim uzasadnienie co do użycia środków przymusu bezpośredniego i ich proporcjonalność. Do tego organizatorzy, czy uczestnicy protestów, o których rozmawiamy, mają też duże zastrzeżenia. I powiem szczerze, że ja z kolei, jak patrzę na to z punktu widzenia takiego obserwatora trochę z boku tych wydarzeń, to mam cały czas przed oczyma dwie sytuacje. To znaczy jest taka sytuacja dość dobrze sfilmowana przez stacje telewizyjne, kiedy ci sami policjanci z tych samych wydziałów czy tych z tego samego biura antyterrorystycznego działają w tłumie podczas jednego z pierwszych protestów organizowanych przez Strajk Kobiet i reagują na to, jak grupa cywilnych, zamaskowanych mężczyzn próbuje tuż przed mostem Poniatowskiego zaatakować ten przemarsz, zachowując się agresywnie. Oni wszyscy są oznaczeni takimi odblaskowymi opaskami na rękawie. No, wszyscy utożsamiamy ich z narodowcami, bo tak o sobie mówili w internecie, czy o sobie tak pisali, prawda? Oni próbują zaatakować kobiety, które biorą udział w tym przemarszu i grupa mężczyzn z kolei policjantów bardzo szybko reaguje, obezwładnia ich, tym potem biorą udział również policjanci umundurowani. To jest taka typowa, bardzo skuteczna, szybka, finezyjna interwencja policyjna i na tym moim zdaniem powinna polegać robota tych ludzi, którzy brali udział w czasie tych zabezpieczeń. I nie da się w żaden sposób tego porównać do tych scen czy tych sytuacji, które obserwowaliśmy w momencie, kiedy ci policjanci weszli w tą rolę pododdziału zwartego, używali środków przymusu bezpośredniego, w zasadzie uderzając na oślep, używając tych środków z dużą agresją i tak naprawdę ani w tym finezji, ani nie wiemy do końca, czy było to po pierwsze uzasadnione, czy byli uprawnieni do użycia tego środku przymusu bezpośredniego i czy było to użycie proporcjonalne. To wszystko moim zdaniem powinno być bardzo dokładnie wyjaśnione, bo po pierwsze budzi bardzo dużo kontrowersji, a po drugie sama policja powinna zrobić wszystko, żeby tę kwestię wyjaśnić, bo trzeba pamiętać, że policja
Rosja w tej całej sytuacji, w tym całym mechanizmie, gdzie ona jest tylko i wyłącznie narzędziem, między innymi w rękach polityków, cierpi najbardziej. Cierpi wizerunek, cierpią ci ludzie, którzy tam pracują. Trzeba pamiętać, że większość policjantów wykonuje tą robotę z narażeniem własnego życia, zdrowia, dba o nasze bezpieczeństwo, więc myślę, że sama policja powinna być zainteresowana w tym, żeby każdą z tych sytuacji, każdą z tych okoliczności dokładnie wyjaśnić i potwierdzić, że wszystko było okej. O wizerunek policji i to, jak wpływają na niego te ostatnie działania, także będę pytać, ale za moment, bo teraz chciałabym jeszcze pozostać z protestującymi na ulicach, no bo okazało się, że ci nieumundurowani funkcjonariusze, o których rozmawialiśmy przed momentem, należą do Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, czyli że to byli antyterroryści. No i teraz ja się zastanawiam, czy ich pojawienie się w tłumie kobiet, w tłumie protestujących na ulicy, było pana zdaniem zasadne? Mam wrażenie, że już dzisiaj możemy rozmawiać w kategoriach no, takich pewnych stwierdzeń, bo mam wrażenie, że policja jakby potwierdziła to, że podczas zabezpieczenia tego zgromadzenia czy tych zgromadzeń brali udział również funkcjonariusze pododdziałów antyterrorystycznych, nie tylko Biura Operacji Antyterrorystycznych, ale również tych wojewódzkich pododdziałów kontrterrorystycznych i oni byli tymi funkcjonariuszami, którzy występowali tam po cywilnemu. Ja wiem, że to jest pewna procedura czy pewna taktyka, która jest stosowana podczas różnego rodzaju zgromadzeń publicznych, mniej lub bardziej ryzykownych, czy obarczonych jakimś ryzykiem tego, że się coś wydarzy od dłuższego czasu. To nie jest jakiś wyjątek, to nie jest tak, że dopiero teraz policjanci, czy mówiąc wprost, antyterroryści są do tego wykorzystywani. Powiem szczerze tak, ja nie jestem zwolennikiem tego mechanizmu. To znaczy wydaje mi się, że profesjonalne pododdziały antyterrorystyczne są przeznaczone do realizacji zupełnie innych zadań. Oni powinni być zupełnie inaczej szkoleni, zupełnie inaczej przygotowani do realizacji określonych zadań i przede wszystkim do przeprowadzenia różnego rodzaju operacji, od zatrzymywania bardzo groźnych przestępców, przez odbijanie zakładników, zatrzymywanie terrorystów, czy rozbrojanie ładunków wybuchowych, to co kojarzymy, czy wiąże się z zagrożeniem terrorystycznym. I udział w tego typu zabezpieczeniach to jest taki element, który trochę wykracza, czy jest jakby z boku tych mechanizmów, do których oni są szkoleni, przygotowywani i mają być perfekcyjnie przygotowani do ich realizacji, a tu raptem ktoś mówi, idźcie i przepychajcie się z kobietami, czy tam z jakimiś młodymi ludźmi w tłumie. Ja osobiście z punktu widzenia, mówię, faceta, który dzisiaj jest z boku i o tym nie decyduje, ja bym się nigdy na to nie zdecydował. To znaczy nigdy nie podjąłbym takiej decyzji, żeby profesjonaliści w zakresie walki z terroryzmem, przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym byli wykorzystywani do tego typu operacji. Myślę, że jest mnóstwo różnego rodzaju pionów, wydziałów policji, również tych operacyjnych, policjantów po cywilnemu, którzy spokojnie daliby sobie radę operując w tym tłumie, tym bardziej, że ich rola nie sprowadza się do jakiejś wyrafinowanej sprawności fizycznej w obezwładnianiu ludzi w tłumie, tylko raczej ma polegać właśnie na pewnej finezji, takim operacyjnym namierzeniu osoby, która jest agresywna, która łamie prawo, wychwycenie jej w tym tłumie, potem w taki sposób jej zatrzymanie czy podjęcie interwencji, żeby nikt tak naprawdę nie zauważył, że ta osoba została zatrzymana, gdzieś ją wyciągnięto z tego tłumu i zaczęto wyjaśniać sytuację. Więc nie wiem, czy w pokojowych protestach czy w pokojowych zgromadzeniach publicznych są wymagane, czy jest wymagany udział pododdziałów antyterrorystycznych, bo chyba nie o to chodzi w tym wszystkim, prawda? Oni są przeznaczeni do zupełnie innej roboty i myślę, że w wielu krajach, również europejskich, jest to mało prawdopodobne, żeby tego typu pododdziały były wykorzystywane do tego typu działań, z którymi poradziliby sobie tak naprawdę zwykli policjanci. Mówię zwykli oczywiście w cudzysłowie, a więc policjanci pionów kryminalnych, którzy są w stanie działać operacyjnie, są w stanie realizować zadania po cywilnemu i są do tego przygotowani i wyszkoleni. No ja mam takie wrażenie, że rzecznicy jednej czy drugiej komendy powtórzyliby teraz, że protestujący zachowywali się agresywnie, ale do tego tematu, tak jak mówiłam, przejdziemy za moment. Na razie zajmijmy się kolejnym wydarzeniem, które rozgrzało opinię publiczną do czerwoności. Tym razem tłum zebrał się przed komendą na Wilczej w Warszawie i domaga się wypuszczenia przesłuchiwanej tam fotoreporterki Agaty Grzybowskiej. No i tu jest kolejny problem, bo policjanci ponoć nie wiedzieli, że kobieta jest dziennikarką, no a już wkrótce pojawiły się zdjęcia, na których zatrzymana wręcz macha swoją legitymacją. I jak to jest z tymi działaniami dotyczącymi przedstawicieli prasy? Znaczy, ja bym zaczął od tego, że w ogóle mamy pewien problem z tego typu sytuacjami w ostatnim czasie, podczas różnego rodzaju zgromadzeń czy protestów. Coraz częściej widzimy, że policja ma problem z reagowaniem w stosunku do osób, które mają określony immunitet. Mam tu na myśli nie tylko dziennikarzy, ale na przykład polityków,
polityków, prawda, obcokrajowców, czy wręcz osoby, które na przykład w ogóle nie biorą udziału w tym zgromadzeniu, a znalazły się tam zupełnie przez przypadek. I widzimy cały czas tego typu sytuacje. Słyszymy również różnego rodzaju dyskusje właśnie na poziomie polityk-policjant, dziennikarz-policjant. Ja obserwowałem tą sytuację. Oglądałem co najmniej kilka filmików, które ilustrowały sytuację zatrzymania tej dziennikarki. I uważam, że to jest sytuacja nie do obronienia z punktu widzenia policji. To znaczy, akurat uważam, że tutaj rzecznik Komendy Głównej, bo to chyba jest rzecznik Komendy Głównej Ciarka, który próbuje wyjaśniać tą sytuację i próbuje na siłę w jakiś sposób bronić policję takimi argumentami, które są nie do obrony, biorąc pod uwagę ten materiał filmowy, którym dysponujemy. Policjanci widzieli legitymację, rozmawiali, słychać tam nawet w tle jedną z policjantek chyba, która potwierdza to, że to jest dziennikarka. No zupełnie niepotrzebne. Zresztą wydaje mi się, że w ostatnim czasie rzecznicy policji trochę się gubią w tym całym ferworze walki. To pewnie wynika trochę z tego, czego od nich wymagają przełożeni, z tego, że zbyt wiele polityki jest w działaniach policji. To znaczy nawet jeżeli policja będzie starała się bronić, używać takiej argumentacji typu, że jest apolityczna, że tutaj politycy nie mają nic wspólnego, to ani to dobrze nie wygląda, ani tak wcale nie jest. To znaczy to ewidentnie widać, że ten wpływ polityków jest duży, rzecznicy są między takim młotem a kowadłem, mają prawo się trochę gubić, aczkolwiek no, powinni być profesjonalistami. Nie, ta sytuacja jest nie do obrony ze strony policji. To była dziennikarka, która od początku było wiadomo, że jest dziennikarką, miała przy sobie legitymację, informowała o tym policjantów. No, my postronne osoby, które oglądaliśmy to z tych filmików, prawda, one mogą być mniej lub bardziej obiektywne, ale ten konkretny przekaz jest bardzo jasny i klarowny. Policjanci powinni zareagować zupełnie w inny sposób, ale tak jak mówię, policja w ostatnim czasie ma pewien problem z postępowaniem czy reagowaniem w stosunku do osób, które posiadają immunitet różny, mówię od polityków poczynając na dziennikarzach kończąc. Czy wynika to z braku ich świadomości, braku w szkoleniu, czy wynika z tego, że taka jest na przykład wola polityków i oni by chcieli, żeby policjanci zachowywali się również w stosunku do tych osób, które mają immunitet w taki, a nie inny sposób. Tego nie wiem, aczkolwiek no jest tu jakiś problem. Albo braki w szkoleniu, albo polecenia. I w ten sposób kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Ostatnie działania policji komentował dr Krzysztof Lidel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Za moment będziemy rozmawiać, jak przez to wszystko zmienił się społeczny odbiór policji. No bo najnowsze badania pokazują, że faktycznie się zmienił i to niekorzystnie i to dla nas wszystkich. Do usłyszenia za moment w Drogowskazach na antenie Eski Rock, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Bardzo się cieszę, że ponownie się słyszymy, a drogowskazy znów wracają na antenę Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a moim i waszym gościem w dalszym ciągu jest dr Krzysztof Lidel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Mam przed sobą wyniki sondażu Ibris, przeprowadzonego dla jednego z dużych portali informacyjnych i wynika z nich, że już co trzeci Polak nie ufa policji. To samo badanie przeprowadzone 3 lata temu pokazało, że tej formacji nie ufa 1/5 badanych. No i teraz czy to pana zdaniem jest duży spadek? Myślę, że policja rzeczywiście płaci duży rachunek za to, co się w ostatnim czasie działo. W kontekście głównie takich politycznych różnego rodzaju działań, konfliktów, z którymi mamy do czynienia, bo trzeba pamiętać, że policja w całym tym zamieszaniu, w całej tej sytuacji, która głównie ma charakter polityczny, jest tylko narzędziem do realizacji określonych zadań. Policjanci oczywiście zawsze podkreślają to, że działają w imię prawa i w granicach prawa i głównie dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny, no to trzeba pamiętać, że z punktu widzenia odbioru społecznego będą odbierani jako no, strona konfliktu, ponieważ używają siły fizycznej w stosunku do określonej strony, zachowują się w taki, a nie inny sposób i dodatkowo jak do tego dochodzi kwestia popełnianych błędów, czy takich sytuacji, które są niejasne, kiedy policja nie jest w stanie dobrze komunikować, dlaczego doszło do takich zdarzeń, a nie innych, czy do użycia takich środków przymusu, a nie innych i w taki, a nie inny sposób, no to musi się odbijać na wizerunku policji, ale trzeba pamiętać, że policja ma również trochę innych problemów niż tylko te zdarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia podczas różnego rodzaju zgromadzeń w ostatnim czasie publicznych. Oczywiście dużym problemem jest również to, że tak długo trwa wyjaśnianie tych wszystkich sytuacji, prawda? One powinny być bardzo szybko, jasno i klarownie wyjaśnione. Tam, gdzie było wszystko okej, to było wszystko okej. Gdzie popełniono błędy, to popełniono błędy. Należy wyciągnąć konsekwencje służbowe, prawne i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że policja w ostatnim czasie
prasie w ogóle nie ma dobrej prasy. Dodatkowo jeszcze dochodzą elementy związane z tym, że jest coraz mniej chętnych do pracy w policji w ogóle, słyszymy o wakatach. Pojawiają się od czasu do czasu informacje, które no mają takie, przynajmniej ja je odbieram jako były funkcjonariusz na takiej zasadzie, że nie wiem, czy mam się nad tym zastanawiać, czy może uśmiechać. Dotyczy to między innymi na przykład szkoleń policjantów, gdzie słyszymy o tym, że kurs podstawowy w policji w chwili obecnej trwa 2 miesiące, a potem policjanci mają się samokształcić, kiedy w normalnych warunkach kurs podstawowy trwał około 9 miesięcy, że można było przygotować policjanta, żeby on mógł wyjść na ulicę i konfrontować się z bandytami. To są takie elementy, które muszą wpływać na wizerunek policji, ale myślę, że warto jest cały czas podkreślać, że policja w tej całej rozgrywce, która ma charakter stricte polityczny, jest tylko i wyłącznie narzędziem. Zastanawiam się też, czy to, jak postrzegamy dzisiaj policję, nie wynika trochę z tego, jak funkcjonariuszy traktują zwierzchnicy, no i do jakich działań ich delegują. Mówię tu na przykład o pilnowaniu domów polityków, zwłaszcza tych najbardziej znanych. Wszyscy kojarzymy te, no chyba mogę powiedzieć, kuriozalne obrazki, na których cały tłum policjantów otacza niewielki jednorodzinny dom. No i wtedy w naszej wyobraźni policjant zmienia się jednak w ochroniarza. Ja bym zaczął może od tego, że ja jestem w ogóle policjantem, który ładnych parę lat spędził w szkole policyjnej. Ja wypuściłem spod swojej ręki mnóstwo młodych adeptów sztuki policyjnej i jestem w stanie zagwarantować słuchaczom jedną podstawową rzecz. Każdy, kto przychodzi do policji, przede wszystkim myśli o tym, że będzie ganiał bandytów, że będzie zatrzymywał groźnych przestępców, że będzie wykrywał poważne sprawy kryminalne, że będzie bardziej przypominał policjanta z filmów niż policjanta w białym hełmie konfrontującego się z kobietami na ulicach. W skrócie. To po pierwsze, a po drugie rzeczywiście jest tak, że to jak policja jest postrzegana, bardzo wiele zależy od tego, jak do policji podchodzą sami politycy. Bo trzeba pamiętać, że to politycy są tymi, którzy wydają polecenia, którzy kreują pewną wizję tego, jak funkcjonują poszczególne służby i jakie zadania się przed nimi stawia. Ja od samego początku uważam, że zabezpieczanie jakichś prywatnych mieszkań, domów gdzieś w dzielnicach tylko ze względu na to, że ktoś jest mniej lub bardziej kontrowersyjnym politykiem, no nie jest zadaniem policji. To jest w ogóle rzecz, która no jest trochę kuriozalna, jest nie do przyjęcia w normalnym, demokratycznym świecie i co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast tu zgadzam się z panią redaktor, że to jest element, który może się również odbijać na wizerunku policji, na postrzeganiu policji jako takiej. My, zwykli obywatele, bo już tak dzisiaj mogę powiedzieć o sobie, chcielibyśmy, żeby policjanci przede wszystkim odpowiadali za nasze bezpieczeństwo, ład i porządek na ulicach i żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, a nie zajmowali się, jeszcze raz powtórzę, pilnowaniem mniej lub bardziej kontrowersyjnego polityka. Przypominam sobie też historię, wydaje mi się, że sprzed 3 lat, nie chcę tutaj przestrzelić, ale tak, myślę, że to jest sprzed 3 lat. To była słynna historia Coulsona. Byłam wtedy na konferencji prasowej, na której nam go przedstawiono i cóż, no ja też się zastanawiam, jak takie wydarzenia wpływają na obraz służby, której jakby nie było, no należy się szacunek i której warto ufać. Nie sprzyja tego typu sytuacje, są sytuacjami, które no, odbijają się zawsze negatywnie na wizerunku policji czy na postrzeganiu policji, ale trzeba jeszcze raz podkreślić, że dominująca większość policjantów wykonuje rzetelnie swoje obowiązki, realizuje zadania z narażeniem życia i zdrowia. Natomiast niestety tak jest, że w takim oglądzie społecznym czy w takim oglądzie publicznym to właśnie takie negatywne zjawiska, bardzo często pojedyncze, wcale niepowszechne, one odbijają się tak silnie na opinii czy wizerunku policji, że to bardzo często na policję patrzymy przez pryzmat takiego pojedynczego zdarzenia, a nie przez pryzmat sukcesów czy zaangażowania i pracy codziennej tych policjantów, którzy gdzieś tam na różnego rodzaju komisariatach, komendach walczą z przestępczością i dbają o to, żebyśmy mogli spokojnie chodzić po ulicach. Ale już tak jest. I przede wszystkim to policja powinna zdawać sobie z tego sprawę. To znaczy każdy najmniejszy błąd odbije się dużo bardziej negatywnie na opinii na temat policji niż mnóstwo różnego rodzaju sukcesów, ale to jest normalne zjawisko psychospołeczne. Tutaj tego nie zmienimy i
policja, przede wszystkim przełożeni tych szeregowych policjantów powinni robić wszystko, żeby policja skupiła się przede wszystkim na zadaniach, przed którymi stoją i realizowała je jak najbardziej sprawnie i efektywnie. I przede wszystkim, to jest moja opinia jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałem w służbie, że przede wszystkim powinno być jak najmniej polityki w policji. To znaczy, jeżeli polityka jest zbyt blisko policji, jeżeli na przykład komendanci główni, czy komendant główny, jego zastępcy, to są nominaci polityczni, czy poszczególni komendanci w różnego rodzaju komendach, czy komisariatach, to są jacyś ludzie z namaszczenia politycznego, to są elementy, które na początku bardzo fajnie wyglądają, bo one przyspieszają czyjeś ścieżki i kariery zawodowej, przyspieszają czyjeś awanse, natomiast w konsekwencji bardzo często odbijają się negatywnie na, po pierwsze, wizerunku, ale również na funkcjonowaniu policji, ponieważ są to bardzo często ludzie, którzy awansują z pominięciem jakiejś tam ścieżki awansowej, nie mają wystarczającego doświadczenia, nie zawsze się nadają do pełnienia tych funkcji. Więc mówię, podstawowy taki element, który ja obserwowałem, będąc w mundurze, teraz poza, czym mniej polityki w policji, tym lepiej dla samej policji. No właśnie, polityka to jest kolejna rzecz, którą chciałabym poruszyć, bo Coulson to policjant. Oni wtedy tłumaczyli zachowanie jednego ze swoich, ale przecież była taka sytuacja i to wcale nie tak dawno, bo w kwietniu, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach, a tu nagle tłumek polityków pojawił się przed jednym z pomników. A oczami musiał świecić za nich rzecznik policji, który tłumaczył, dlaczego oni, w przeciwieństwie do zwykłych obywateli, nie dostali wtedy mandatów. No i siłą rzeczy, trochę chcąc nie chcąc, stał się twarzą tej afery. Problem policji polega na tym, że policja tak naprawdę w różnego rodzaju takich gierkach politycznych, jakichś mechanizmach rywalizacji politycznej w tej takiej rzeczywistości jest tylko i wyłącznie narzędziem, które bardzo często jest wykorzystywane przez tych, którzy mogą wykorzystywać policję do określonych działań. I niestety no my dzisiaj żyjemy w ogóle w takiej rzeczywistości, że trochę nam się to wszystko psuje. Mamy problem z dużą polaryzacją społeczną, mamy duży problem z polaryzacją polityczną. Elity polityczne to też nie jest chyba to, o czym my jako społeczeństwo byśmy marzyli i pozostawiał na wiele do życzenia. A to wszystko odbija się tak naprawdę na tych właśnie zwykłych, szeregowych, nie wiem, urzędnikach, policjantach, żołnierzach, cokolwiek, co byśmy sobie wyobrazili z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Więc na pewno nie taka jest rola rzecznika policji. To nie rzecznik policji powinien tłumaczyć w jakiś karkołomny sposób polityków, dlaczego oni się tam znaleźli, byli w maseczkach i nie byliby w maseczkach. Kiedy funkcjonowalibyśmy w kraju, w którym reguły prawa są jednakowe dla wszystkich, kiedy funkcjonowalibyśmy w świecie, w których nie ma ludzi uprzywilejowanych, tylko wszyscy funkcjonujemy w normalnym, demokratycznym, zorganizowanym z punktu widzenia prawnego państwie, nie byłoby tego typu problemów. Ja myślę, że to, że policja gdzieś tam się odnajduje w tego typu sytuacjach, wynika przede wszystkim z tego, że my generalnie żyjemy w świecie wielu patologii w funkcjonowaniu państwa, a ponieważ policja jest organem czy aparatem administracji państwowej, to też obrywa jej się takim rykoszetem i jest z tym problem. Ale tu zgadzam się, że rzecznik policji nie jest od tego, żeby tłumaczyć polityków. Ale odwracając trochę sytuację i rzucając może na temat, o którym rozmawiamy, trochę inne światło, chciałam przywołać moment, w którym jeden z moich przyjaciół dowiedział się, że jest chory na koronawirusa i kompletnie nie wiedział, co ma zrobić. Tu nie chodziło o wskazówki medyczne, tylko o takie proste wskazówki, co może, czego nie może, co z kwarantanną, kogo powiadomić, kogo gdzie zgłosić. Do sanepidu oczywiście się nie dodzwonił i w jakimś akcie bezsilności zadzwonił na policję. No i tam dowiedział się wszystkiego. Okazało się, że jak trwoga, to na policję i co więcej, to jest dobry odruch, bo zwyczajnie można otrzymać pomoc. Dominująca większość policjantów realizuje zadania, które zostały im powierzone. Robi to bardzo często z narażeniem życia i zdrowia. Stara się to robić w miarę profesjonalnie, na tyle, na ile jest w stanie i na ile stworzono im warunki do tego. Natomiast te sytuacje, w których my rozmawiamy w sposób negatywny o policji czy o funkcjonowaniu policji, to są głównie te sytuacje, które związane są z polityką. Bo jak mamy do czynienia ze zgromadzeniami, które mają charakter polityczny i politycy mocno podgrzewają atmosferę tego typu zgromadzeń, to okazuje się, że policja po pierwsze popełnia tam błędy, po drugie bardzo często okazuje się jakimś kozłem ofiarnym tego typu sytuacji i rozmawiamy o niej w kontekście negatywnym. Mi się wydaje, że w tym takiej normalnej rzeczywistości, w takim codziennym funkcjonowaniu, policjanci są w stanie realizować zadania. Ja mówię, ja mam wiele zastrzeżeń co do poziomu szkolenia młodych policjantów, co do organizacji służby, do tego, kto zajmuje stanowiska kierownicze w policji,
policji, kto dowodzi tą policją. Natomiast na co dzień ci młodzi ludzie bardzo często naprawdę są zaangażowani w tą pracę i można na nich liczyć i realizują te zadania zgodnie z tym, kto czegoś ich kiedyś nauczył i do czego postanowili się zatrudnić. Sięgnę po jeszcze jedne dane statystyczne. W kwietniu wyniki badania dotyczącego zaufania do instytucji publicznych opublikował CBOS. No i okazało się, że najwięcej Polaków ufa Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wojsku. Policja znalazła się mniej więcej w połowie stawki, wyprzedzając nie tylko prezydenta i rząd, ale także, choć powiem szczerze, że nie wiem, czy powinnam to mówić, media czy związki zawodowe. Ufamy policji i tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że policji wcale nie jest łatwo zapracować na dobrą opinię, dlatego że policja to jest tak naprawdę organ represyjny. On ma przede wszystkim karać za nieprzestrzeganie prawa i policja jest zaangażowana w ściganie poważnych przestępców i bandytów, ale również w karanie, nie wiem, starszej pani czy kogoś, kto przejdzie na czerwonym świetle, czy rzuci papierek na chodnik. Policji jest bardzo trudno zapracować na dobry wizerunek, czy bardzo trudno jest zapracować na dobrą opinię, bo bardzo często okazuje się, że każdy z nas może stanąć przed policjantem, który po pierwsze zwróci nam uwagę, po drugie będzie starał nas się ukarać, bo my nie zachowamy się zgodnie z regułami, a nam się będzie wydawało, że to jest jakaś błahostka nie wymagająca jakiegoś specjalnego zachodu. Natomiast policjanci są od tego, żeby to prawo egzekwować, więc to nie jest łatwe, to po pierwsze. Natomiast to, że policjanci wyprzedzają polityków, wyprzedzają prezydenta, no ja to akurat się nie dziwię i tu myślę, że akurat niespecjalnie bym patrzył na jakieś zasługi policji w tych względach, a raczej na zasługi polityków. To znaczy politycy po prostu nie zasługują na więcej, prawda? My mamy duży problem z klasą polityczną, mamy duży problem z demokracją w naszym kraju, mamy duży problem z osobami, które trafiają do polityki, to jak się zachowują, po co tam idą, jak funkcjonują. My po prostu politykom nie ufamy. To znaczy politycy pokazali nam, że polityka to jest coś, co tak naprawdę jest jedną wielką manipulacją, indoktrynacją, wykorzystuje się tam różnego rodzaju gry, socjotechniki. My się bardzo często rozczarowujemy politykami, którzy są bardzo fajni i wydają się być bardzo skuteczni i w zasadzie nie są tym, kim są w trakcie kampanii wyborczych, a potem się okazuje, że to ten świat nas rozczarowuje, więc to, że politycy są tak nisko w tych różnego rodzaju rankingach czy badaniach, mnie specjalnie nie dziwi. Natomiast to, że policja jest gdzieś tam w połowie stawki, to myślę, że to jest i tak sukces policji, jeszcze raz powtarzam, policji nie jest łatwo zapracować na dobrą opinię. Podajemy różne dane, analizujemy je, ale tak na koniec chciałam zapytać o to, co grozi, albo może lepiej, co czeka społeczeństwo, które nie ufa policji, a więc służbie, na której na dobrą sprawę opiera się bezpieczeństwo obywateli. Generalnie jakby problem braku zaufania do policji jest trochę szerszym problemem niż sama policja. To znaczy my przede wszystkim przestajemy ufać państwu, przestajemy ufać administracji, przestajemy ufać państwu jako pewnej strukturze, w którym funkcjonujemy. I to jest taki problem, który nie dotyczy tylko Polski, bo to jest taki pewien ogólnoświatowy trend. Natomiast sytuacja, w której dochodzi do takiego namacalnego mechanizmu pewnej konfrontacji między organami, które odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek publiczny, czy powinny odpowiadać za bezpieczeństwo i porządek publiczny, i reprezentują aparat państwowy, a społeczeństwem, prowadzi przede wszystkim do anarchii. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że jeżeli my nie będziemy mieli policji, której będziemy ufali, jeżeli policja z kolei nie będzie policją, która służy przede wszystkim społeczeństwu, narodowi, a nie politykom, to do niczego dobrego nie będzie prowadziło. Policja jest w stanie realizować swoje zadania, natomiast nie jest w stanie realizować tych zadań efektywnie bez współpracy z obywatelami, nie jest w stanie realizować swoich zadań we współpracy ze społeczeństwem. To jest wszystko na krótką metę i oczywiście z punktu widzenia jakiegoś takiego krótkotrwałego mechanizmu może się okazać, że to wygląda dobrze, fajnie. Natomiast generalnie trzeba pamiętać, że nie. No, to policja musi to zaufanie w społeczeństwie zbudować. Społeczeństwo jest potrzebne tak samo policji, jak policja jest potrzebna społeczeństwu. Jeżeli nie będziemy mieli sprawnego aparatu bezpieczeństwa, nie będziemy mieli zaufania do policji, to co na końcu nas czeka, to czeka nas anarchia. No zabrzmiało to bardzo groźnie i między innymi dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę i zakończyć tę część naszej rozmowy. O postrzeganiu policji w Polsce rozmawiałam z doktorem Krzysztofem Lidlem, dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Za moment zmienimy perspektywę i zastanowimy się, co się dzieje w szeregach policji ocenianej w ostatnich tygodniach pod każdym kątem i przez media, i przez opinię publiczną. Do usłyszenia w Drogowskazach Westerok, Aleksandra Galant.
Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Przed nami finałowa część Drogowskazów na antenie Eski Rock. Raz jeszcze witam się ze wszystkimi słuchaczami, Aleksandra Galant. I po raz trzeci witam naszego gościa, doktora Krzysztofa Lidla, dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. I właśnie do tego przedstawiania się trochę chciałabym nawiązać, bo do tej pory niewiele mówiliśmy o tym, że pan jest także emerytowanym policjantem. A do związanych z tym doświadczeń właśnie teraz chciałabym się odnieść. Jak pan sądzi, jak na pracę, morale policjantów wpływa tak ogromne zamieszanie wokół ich służby? Co tam się dzieje w środku, już poza rzecznikiem, ministrem, komendantem? Ja myślę, że tego typu zdarzenia, przede wszystkim to, co się dzieje w mediach wokół policji i policjantów, to, co się dzieje w tych rozgrywkach politycznych, to są wszystko mechanizmy, które muszą wpływać bardzo negatywnie na samo środowisko policjantów, na to, co dzieje się w poszczególnych jednostkach policji. To chyba też ma już powoli swoje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o dane statystyczne dotyczące braków kadrowych w policji, tak zwanych wakatów, bo wiemy, że chętnych do tej pracy nie ma specjalnie. Na pewno napędza to pewną skalę konfliktu w samym środowisku. Trzeba pamiętać, że policjanci to są ludzie, którzy żyją w tym kraju, funkcjonują w tym społeczeństwie, mają też swoje poglądy polityczne, mniej lub bardziej wyraźne. Oni oczywiście nie mogą ich upubliczniać, oni nie mogą reagować na tego typu działania. No, mają swoje sympatie, mają swoje poglądy. Istota polega na tym, żeby podejść do tego profesjonalnie, a nie wszystkim policjantom mam wrażenie, że to się udaje. Ale to trzeba pamiętać, że to jest tylko czubek góry lodowej. Ja myślę, że podstawowy problem polskiej policji obecnie to jest to, że od dobrych kilku lat policja po pierwsze jest cały czas upolityczniana, po drugie staje się przede wszystkim narzędziem w rękach polityków, a nie służbą, która ma dbać o bezpieczeństwo i porządek obywateli. I po trzecie wszystko to, co się dzieje pod względem kadrowym, to są bardzo negatywne mechanizmy. My o nich bardzo rzadko publicznie mówimy, traktujemy to jako coś naturalnego, natomiast to nie jest tak, że policjant bez doświadczenia, bez wykształcenia, bez przygotowania awansuje o kilka szczebli w hierarchii kadrowej, zostaje szefem jakiegoś wydziału. Dobry policjant to jest policjant dobrze wykształcony, dobrze wyszkolony, z dużym doświadczeniem, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i dopiero awansuje. A niestety od kilku lat mamy te przyspieszone ścieżki kadrowe, mamy różnego rodzaju niezrozumiałe do końca awanse, bardzo często właśnie wynikają z pewnego klucza politycznego. No nie chcę tego sprowadzać do mechanizmu, ale to niestety tak jest. Kto zna jakiego polityka, najlepiej z partii rządzącej, ten ma większe szanse na ten awans. To są elementy, które rozkładają struktury policji od wewnątrz i trzeba o tym pamiętać. A tego typu sytuacje, o jakich my tu rozmawialiśmy, to są rzeczy, które no, muszą się odbijać i na morale policjantów, i na tym, co się dzieje w tym środowisku. Ale przede wszystkim myślę, że policja będzie miała problem i z naborem do pracy i służby policji, no i to, co już zdiagnozowaliśmy, to znaczy brak poparcia ze strony społeczeństwa będzie się odbijał na efektywności pracy policji. A tak a propos protestów kobiet, nie jesteśmy językoznawcami, nie spotkaliśmy się, żeby analizować napisy na transparentach, które tam się pojawiają, ale trzeba powiedzieć, że również na nich bardzo wprost widać stosunek autorów do policji. Takim, mnie się wydaje, najbardziej wymownym jest "Zdejmij mundur, przeproś matkę", co także skandował tłum, no i ja mam wrażenie, że to jest bardzo, ale to bardzo dotkliwe. Zgadzam się z tą kreatywnością osób, które biorą w ostatnim czasie w protestach, głównie po stronie strajku kobiet, co do różnego rodzaju haseł. Natomiast myślę, że one bardzo dobrze odzwierciedlają emocje, z którymi mamy do czynienia w tym tłumie. One odbierają to bardzo indywidualnie, odbierają to w takim kontekście, jak to obserwują. Myślę, że do nich nie trafiają tłumaczenia rzeczników poszczególnych komend, którzy próbują zaklinać trochę rzeczywistość i próbują tłumaczyć rzeczy, które są niewytłumaczalne w określony sposób i myślę, że przede wszystkim odzwierciedlają te emocje, stan tego takiego właśnie braku szacunku dla policji, ale tutaj podkreślam raz jeszcze, to policja musi zapracować na ten szacunek. Szacunek to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. Nad tym trzeba cały czas pracować i ja akurat kobietom, osobom, które z tego typu hasłami czy z tego typu plakatami gdzieś biorą udział w protestach, niespecjalnie się dziwię. Nawiążę też do słów o rezygnowaniu policjantów ze służby, bo tyle
tylko komenda stołeczna, alarmuje, że ma 1000 wakatów. To jest dużo. Trzeba pamiętać, że policja zawsze boryka się z problemami kadrowymi. Może z wyjątkiem takich głębokich kryzysów ekonomicznych i gospodarczych. Ja pamiętam taki okres w latach 2000, kiedy był duży kryzys ekonomiczny, on się wiązał z dużym bezrobociem. Wtedy było sporo chętnych do pracy w policji, ale z kolei policja stawiała tego typu progi, że nie było łatwo dostać się do tej policji. To jakoś się równoważyło. Natomiast w chwili obecnej no, mamy do czynienia z sytuacją, która jest dość skomplikowana i trudna do policji. Słyszymy po pierwsze właśnie o obniżeniu progów naboru do policji. To są coraz mniejsze wymagania, od tych ludzi wymagamy coraz mniej. Szkolimy ich coraz krócej i w zasadzie nie wymagamy podczas szkoleń od nich niczego specjalnego. To już o czym mówiłem, no to przejście z 9 miesięcy kursu podstawowego na 2-miesięczny kurs podstawowy, a potem jakieś samokształcenie, to jest w mojej ocenie kuriozum. No i jest trochę też tak, że trochę zmieniają się pokolenia młodych ludzi, którzy idą do policji. Za moich czasów szło się do policji służyć. Służyć to jest trochę inaczej niż pracować. Dzisiaj ja wiem od swoich kolegów, swoich wychowanków, którzy jeszcze pracują w policji, że dzisiaj bardzo często młodzi ludzie przychodzą i pracę w policji traktują jak pracę w każdej innej firmie czy korporacji. W każdej chwili są w stanie z niej zrezygnować, zwolnić się. Dla nich praca od 8 do 16, te 8 godziny, to jest coś, co jest naturalnym mechanizmem. Za moich czasów to w ogóle nikt nie myślał o jakichś ramach czasowych pracy, prawda? Trzeba było realizować zadania, wykonywać. Więc trochę żyjemy w innej rzeczywistości, trochę to, co się dzieje w Polsce, w kraju, to wszystko wpływa na to, z jaką policją mamy do czynienia i z kolei z jakimi problemami boryka się sama policja. Tutaj pan trochę odpowiedział na moje następne pytanie, no ale mimo to spróbuję. Chodzi mi o motywację, o to, czym kierują się młodzi ludzie, którzy wybierają karierę w policji. To nadal są ideały, łapanie przestępców, czy już jednak trochę kalkulacja? Ja myślę, że te motywacje są bardzo różne. To znaczy, myślę, że dominująca większość młodych ludzi, która trafia do policji, to są jednak ludzie, którzy wychowani są, nie wiem, na filmach kryminalnych, na kryminałach i chcieliby przeżyć pewną przygodę. Bardzo często zdarza się tak, że oni wchodzą do policji, przeżywają tam bardzo mocne rozczarowanie i bardzo szybko odchodzą, bo okazuje się, że praca w policji to nie książka, to nie film, że to ciężki kawałek chleba, wymagający dużo poświęcenia, zaangażowania, narażenia własnego życia i zdrowia i bardzo szybko to rzeczywistość weryfikuje te pomysły na tą pracę. Myślę, że jest sporo ludzi, którzy idą tam również dla pieniędzy, to znaczy są ludzie, którzy szukają stałej pracy, pracy, która będzie odpowiednio wynagradzana. Być może nawet jeżeli te warunki finansowe to nie jest to, o czym marzyli, czy czego się spodziewali, to jednak jest to stała płaca, dostaje się co miesiąc, nie trzeba się specjalnie nad tym zastanawiać. I myślę, że jest również też odsetek osób, które idą tam dla ideałów. Idą walczyć z przestępczością, idą pomagać ludziom, mówiąc takim slangiem policyjnym, zbawiać świat. Więc te motywacje są bardzo różne i one chyba się na przestrzeni historii, na tyle, na ile ja jestem związany z policją, czy będąc w mundurze, czy teraz już będąc poza, ale mając cały czas kontakt ze służbą, one się nie zmieniają. Jest jeszcze jeden wątek, moim zdaniem bardzo ważny, bo czasem zapominamy, że policjanci nie tylko zabezpieczają protesty, ale również sami je organizują. Dotarłam do takich danych, że 2 lata temu w stolicy pojawiło się 30 tysięcy policjantów, którzy żądali większego wynagrodzenia i lepszych emerytur. No, ogólnie chodziło o warunki pracy, o warunki finansowe. Ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński zareagował na epidemię, jak to się wtedy mówiło, dosyć nieładnie, no ale tak to wtedy funkcjonowało, na epidemię psiej grypy. Dopiero kiedy pojawiło się ryzyko, że nie będzie miał kto pilnować Marszu Niepodległości. I teraz, czy złożone wtedy obietnice zostały spełnione? Wydaje mi się, że wiele z tych postulatów cały czas pozostaje aktualnych. Natomiast oczywiście politycy mają takie inklinacje do tego, żeby iść na rękę policjantom, czy w ogóle zastanawiać się nad ich postulatami co do warunków pracy, nie tylko finansowych, ale również takich organizacyjnych, logistycznych, wtedy, kiedy policji potrzebują. Słyszeliśmy w ostatnim okresie po wydarzeniach związanych z protestami czy ze zgromadzeniami publicznymi, że policjanci dostaną jakieś podwyżki, że dostaną jakieś dodatki za pracę, więc te pieniądze się pojawiają. Zresztą ta ekipa rządząca ma takie inklinacje do tego, żeby w takich sytuacjach, gdzie znajdować te pieniądze i próbować z tymi pieniędzmi kupować sobie w pewien sposób, mówiąc w cudzysłowie oczywiście określonej grupy zawodowej. W przypadku policji nie jest inaczej, natomiast to jest wszystko działanie na krótką metę. Policjanci zawsze będą traktowani jako narzędzie. Fajnie by było, żeby tej polityki było jak najmniej. Policjanci powinni być wynagradzani odpowiednio do nakładu pracy, realizowanych zadań, ryzyka związanego z tą pracą. To nie mogą być ludzie, którzy będą słabo opłacani, albo
bo będą opłacani w taki sposób, że oni nie będą myśleli podczas pracy nad tym, jak złapać bandytę, czy jak zapobiec przestępstwu, tylko będą się skupiali na tym, co włożyć do garnka, jak wrócą do domu, czy ewentualnie jak zebrać pieniądze na czynsz. Ale policja jest tak naprawdę bardzo często takim obrazem funkcjonowania państwa. Jak mamy dobrze zorganizowane państwo, mamy dobrze funkcjonujące państwo, to mamy dobrze funkcjonującą policję. To widać bardzo fajnie po krajach skandynawskich, niektórych krajach Europy Zachodniej, tych takich, od których moglibyśmy się uczyć. To jest taka wykładnia, która wydaje mi się dość logiczna i naturalna. No i znowu pan trochę wyprzedził moje pytanie, ale cóż, no ja znowu spróbuję, zwłaszcza, że to będzie już ostatni akcent naszej rozmowy. Wielokrotnie mówił pan, że policja musi na szacunek zapracować, że politycy powinni się odsunąć w cień. I tak na podsumowanie, chciałam prosić, żeby spróbował pan podpowiedzieć, jak każda ze stron, łącznie z nami, obywatelami, musiałaby się zachować, by przełamać pewien stereotyp dotyczący policjantów, żeby oni sami mogli spokojnie pracować, a my czuć się w kraju bezpiecznie. No ja myślę, że to jest dość trudne pytanie i tak naprawdę, żeby na nie odpowiedzieć, trzeba by było poruszyć co najmniej kilka takich wątków, czy kilka istotnych mechanizmów, o których tutaj już wspominaliśmy poniekąd. Natomiast myślę, że bardzo dużo zależy od polityków. To znaczy w państwie, które ma charakter scentralizowany, gdzie politycy chcą mieć wpływ na wiele sfer życia społecznego, funkcjonowania poszczególnych ludzi, czy właśnie mają takie inklinacje do wpływania na to, co robią służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, bo traktują je jako narzędzie albo jako taki konik w swoim funkcjonowaniu, bo z takimi politykami też w historii mieliśmy do czynienia, no to nie jest nigdy dobrze. Policja powinna być apolityczna, politycy powinni trzymać się z daleka od tego, jak policja realizuje określone zadania. Politycy przede wszystkim powinni skupić się na stworzeniu odpowiednich warunków dla policjantów do realizacji przez nich określonych zadań. Zarówno warunków prawnych, żeby to było dobre, jasne prawo i policjanci, żeby mogli z tego prawa korzystać, egzekwując to prawo. Warunków socjalnych, warunków logistycznych. Nie są od tego, żeby wydawać rozkazy, polecenia, decydować o tym, czy policja będzie reagowała mniej lub bardziej stanowczo czy agresywnie, prawda? Od tego są dowódcy, od tego są komendanci główni i to jest taki problem, który jest od wielu lat problemem polskiej policji. Druga kwestia to jest to, że policja musi również pamiętać o tym, że opinia, wizerunek to jest rzecz, na którą trzeba cały czas pracować. To znaczy z kolei dowódcy, przełożeni, komendanci w komendzie głównej muszą pamiętać o tym, że na ten wizerunek trzeba cały czas pracować i że tego wizerunku nie da się wypracować za pomocą mniej lub bardziej elektronicznego rzecznika prasowego, bo nie o to chodzi. Policja musi na co dzień pracować na ten wizerunek. Myślę, że warto jest prowadzić różnego rodzaju akcje, takie świadomościowe, przekazujące trochę wiedzy, jak wygląda środek policji, na czym to polega i tego typu rzeczy. No i my jako społeczeństwo musimy też pamiętać o tym, że policja to jest coś, bez czego no, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jeśli chcemy żyć w normalnym, cywilizowanym świecie demokratycznym, to policja jest niezbędna i wymaga od nas, czy jest niezbędne, żebyśmy udzielali jej wsparcia. Ale myślę, że przede wszystkim podstawa to jest to, jak politycy podchodzą do policji. Jakbym miał to podsumować jednym zdaniem, to jak najmniej polityki w policji. No i to była już ostatnia odpowiedź, jakiej na moje pytania udzielił dziś gość drogowskazów, dr Krzysztof Lidel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Ja dziękuję bardzo. No i zanim się pożegnamy, chciałabym jeszcze przypomnieć, że zawsze możecie pisać na adres drogowskazy@skrok.pl i zaglądać na fanpage Drogowskazów na Facebooku, gdzie znajdują się informacje o naszym programie. Archiwalne audycje trafiają z kolei na kanał Eski Rok w serwisie YouTube, gdzie drogowskazy mają swoją osobną playlistę. Dziękuję wszystkim za obecność i oczywiście mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.